Dzień dobry, Kajetan Wróblewski, Obywatele News. Gościmy dzisiaj obywatela Waldemara Sadowskiego, człowieka, który procesuje się z Telewizją Polską. Wytoczył jej proces za to, że Telewizja Polska jego zdaniem kłamie i tym samym narusza jego godność. Oraz pana mecenasa, Szymona Nawrata, który jest pełnomocnikiem prawnym pana Sadowskiego. Dzień dobry państwu. Panie Waldemarze, skąd w ogóle pomysł, że działalność Telewizji Polskiej, to co tam jest publikowane, narusza pańską godność? No, pomysł to oczywiście ze studiów, z książek, z nauki i z oglądania telewizji. Co tak pana oburzyło? No, kłamstwa i manipulacje. Tak od razu zauważyłem po nowej zmianie, po dobrej zmianie, kilkakrotnie rzuciłem okiem na telewizję, bo też nie mam czasu tego oglądać, ale od razu widziałem, że no tam stamtąd leci manipulacja. Tak? W jakichś konkretnych programach? No w wiadomościach oczywiście przede wszystkim i właściwie w każdych. Tak? Na początku jeszcze no, nikt nie zwracał na to uwagi. Tak? No, ale jak przyjrzałem się kilkakrotnie, już potem tak specjalnie oglądałem pod tym kątem, no to zauważyłem, że właściwie no, nie było wiadomości, szczególnie tam powiedzmy już 2016 rok, 17 nie było praktycznie żadnych wiadomości, które oglądałem, w których nie byłoby manipulacji informacją, tak? Z drugiej strony no, znałem tą normę godności, tak? Trochę tam wcześniej, w czasie studiów, potem czytałem parę rzeczy, no i oczywiście to mi natychmiast zaczęło zgrzytać, tak? Ta norma godności w prawie jest najważniejsza, tak? Ona, cały system prawa jest zbudowany hierarchicznie w krajach kultury zachodniej. I od powiedzmy tam gdzieś 45 roku na szczycie tego całego systemu prawa, powiedzmy od artykułu 1 Konstytucji do regulaminu w bibliotece, oparty jest na tej normie godności. Czy się nieprzypadkowo od tych lat 44, 5, 6, tak, gdzie to zaczęło wchodzić, ta norma, ta wartość zaczęła być uznawana za najwyższą normę. No, oczywiście te wszystkie wynikało to z tych wszystkich doświadczeń faszyzmu, komunizmu, tak, i wojny, gdzie człowieka traktowano właśnie w taki sposób, tak, instrumentalny. No i to oczywiście mi się wszystko otworzyło przed oczami. Zobaczyłem, co się w Polsce dzieje i co się szykuje. Tak. Stąd pomysł. Panie mecenasie, czego zażądaliście zatem w pozwie? Czego żądacie od polskiej telewizji? Jak ona ma się zachować? Czy ma przepraszać każdego obywatela? Czy ma wpłacić jakieś pieniądze na Caritas? Jak to wygląda, kiedy pozywa się polską telewizję z takim uzasadnieniem? W pierwszej kolejności należałoby w ogóle wskazać, że pan Waldemar Sadowski nie wpadł na jakiś pomysł związany z tym, żeby ustosunkować się do materiałów nadawcy publicznego, tylko przede wszystkim ten materiał naruszał jego dobra osobiste i to był jakby punkt wyjścia do tego, ażeby wystąpić o tą ochronę. Ja wprawdzie nie jestem autorem pozwu, z którym wystąpił pan Waldemar Sadowski. Niemniej pan Waldemar Sadowski utrzymuje, popierając to stosownymi publikacjami, że nie są zachowane standardy wynikające z ustawy o radiofonii i telewizji, czy też nawet pewnego rodzaju obowiązki spoczywające na publicznym nadawcy. I to jakby stanowi źródło no, takiego zarzutu procesowego dotyczącego bezprawności materiałów, publikacji. I to jest tak jakby rzeczywista podstawa do skierowania roszczeń. Panie Waldemarze, o co konkretnie chodzi? Jaki materiał? Wszystkim właściwie materiał. Ale ten, w którym pan brał udział osobiście. To znaczy oczywiście są różne materiały. Tak? Ten, który powiedzmy no, jakby stanął najbardziej w trakcie, został poruszany w trakcie procesu, to jest nagranie i reportaż Telewizji Polskiej z manifestacji z 12 grudnia 2017 roku pod Sejmem. To była manifestacja, w której brało kilka tysięcy osób, organizowana przez ugrupowania opozycyjne, kilkanaście tych ugrupowań opozycyjnych, kilka tysięcy osób brało w tym udział. One trwały zresztą nie jeden dzień, tylko później też. Natomiast
telewizji polskiej dowiadujemy się, że pod Sejmem manifestowali komuniści. Tak? Komuniści i tutaj wchodzi w tym momencie, prawda, a zresztą jak pada to słowo, to jest na ekranie pan Borusewicz. Jako komunista oczywiście. Jeden z największych antykomunistów, tak? W telewizji polskiej jest pokazywany jako komunista. Oczywiście telewizja znalazła sobie pretekst, tak? W tym całym morzu flag biało-czerwonych i unijnych znaleźli gdzieś chyba dwie czy trzy flagi czerwone. No i oczywiście reporter głów skupił się oczywiście tylko na tych kilku flagach. No i stąd cały dalszy ciąg to poleciał już właśnie o tym, że pod Sejmem znaleźli się komuniści. No oczywiście ekspert, pseudoekspert oczywiście powiedział, że całą tą historię o komunistach, że zamordowali kilkaset milionów ludzi tam do obozów spędzali i tak dalej. No i oczywiście nikt nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić w telewizji, kto właściwie trzymał te czerwone flagi, czy one tam były, czy nie. Okazało się, ja potem sam sprawdziłem na własną rękę, nie, co ten reporter telewizji mógł bez problemu zrobić kilka kroków do przodu i gdyby był rzetelnym dziennikarzem, tak, i zapytać, kim pan jest, tak. Okazało się, że to byli młodzi członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, którą założył Piłsudski. I to Piłsudski, ten sztandar, który oni tam trzymali, no nie wiem, może to był 1 promil w ogóle wszystkich manifestantów, no ale w każdym razie Piłsudski im ten sztandar przecież w Polsce jeszcze tam na długo przed wojną, tak, zorganizował. No i oczywiście wydźwięk tego jest taki, że dwóch największych antykomunistów, czyli Piłsudski i Borusewicz, no są symbolami komunizmu w Polsce, tak? No to ja nie widzę większego absurdu i naruszania tożsamości narodowej Polaków, tak? Także to... Rozumiem, że sam pan nigdy nie był w PZPR-ze. Nie byłem nigdy. Nie byłem w żadnej partii, także... A mimo to został pan ochrzczony, tak jak te tysiące demonstrantów, mianem komunistów. Panie mecenasie, ale zdaje się, że sąd oddalił ten pozew. Tak, sąd w pierwszej instancji, sąd okręgowy w Warszawie oddalił pozew, jakby nie odnosząc się stricte do tego materiału, sąd po prostu wskazał na pewnego rodzaju mankamenty w dowodach, które zostały przedstawione. Przy czym no my z tą oceną dowodów się nie zgadzamy, przy czym nie jest to też jedyny zarzut apelacyjny, bo wiemy już, że również sąd odwoławczy wyznaczył rozprawę w tej sprawie na najbliższy czas. 10 grudnia tego roku ma się odbyć rozprawa apelacyjna. Tak, rozprawa apelacyjna na skutek apelacji wniesionej przez pana Waldemara Sadowskiego. I zarzuty pana Sadowskiego sprowadzają się generalnie do błędnej oceny dowodów, głównie właśnie publikacji obejmującej tą manifestację z 13 grudnia, ponieważ użyto w tym materiale nieprawdziwych i nieadekwatnych porównań, tak? Protestowali jak sowieccy komuniści pod czerwonymi sztandarami. Tutaj już częściowo pan Powód odniósł się do tego emblematu, który tam w tym materiale widnieje. Niemniej nie ma to sama demonstracja i sam jej cel, który jest przecież powszechnie znany, nie miały żadnego związku z ruchem komunistycznym, z jakąś partią komunistyczną i wręcz kontekst tego materiału zupełnie nie przystaje do tego, co rzeczywiście miało miejsce i z czym przyszli protestować manifestanci. Ale jak rozumiem, sąd stwierdził, że skoro na tych materiałach nie widać pana Sadowskiego, to znaczy, że on niekoniecznie może być obrażony tym, że porównano go razem z tysiącami innych osób do komunistów. Czy to jest jakaś sprawiedliwa norma? Jest to również jeden z zarzutów apelacyjnych, ponieważ otóż no, w polskim systemie prawnym ta ochrona wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego nie wymaga
spełnienia przesłanki tej indywidualizacji naruszenia dobra osobistego, bowiem sądy w Polsce wielokrotnie już przyznawały ochronę obywatelom w sytuacji, w której byli oni elementem pewnej zbiorowości, czy też członkami pewnej grupy i doszło do pewnego jakby zbiorowego naruszenia dóbr osobistych, czy też skierowano wypowiedź, publikację, komentarz do określonej grupy, a nie tylko i wyłącznie osoby. Słynny przykład tego wnuczka rozstrzygnięcia również Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczącego publikacji tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych. Wówczas przecież ta publikacja nie była skierowana bezpośrednio przeciwko konkretnej osobie, a jednak sąd tej ochrony udzielił i tutaj również w tym zakresie te zarzuty apelacyjne w naszym przekonaniu są uzasadnione. No tu jeszcze bym dodał jedną rzecz, bo oczywiście to orzeczenie sądu pierwszej instancji moim zdaniem opiera się na stanie prawnym z czasów Gomułki, mniej więcej, tak? Kiedy nie obowiązywały w Polsce prawa człowieka i obywatela. Przepisy zdaje się z początku lat 60. Nie było godności człowieka w systemie prawa, natomiast od momentu, kiedy w systemie prawa pojawiła się godność człowieka i w takim sformułowaniu, że godność człowieka jest nienaruszalna, tak? To brzmi jak prawo fizyki. W związku z czym, jeżeli nawet nie dotyczy, jeżeli państwo, tak, czy organ państwa, jak na przykład telewizja publiczna, narusza godność iluś tam obywateli, tak? Oni nawet mogą o tym nie wiedzieć, tak? Bo jak są manipulowani, traktowani instrumentalnie, to dochodzi do naruszenia ich godności. Oni nawet o tym mogą nie wiedzieć. Natomiast roszczenie do państwa o ich ochronę, o ochronę ich godności powstaje. Jeżeli sąd odmawia tej ochrony, to po prostu zachowuje się bezprawnie, tak? To znaczy toleruje bezprawie. No nie może być tak, bo oczywiście w przepisach prawa cywilnego tak to funkcjonowało dotychczas, tak? Że ochrona dóbr osobistych wchodziła w grę tylko wtedy, kiedy naruszone zostało dobro konkretnej osoby, tak? I to w taki ewidentny sposób. Natomiast norma konstytucyjna, ta w artykule 30, ona nie rozróżnia tego. Tam nie ma żadnych ograniczeń. A w związku z tym, że jest to najwyższa norma w całym systemie prawa, to nie możemy domniemywać, że ona tam w jakiś sposób ogranicza na przykład ochronę godności ludności wiejskiej w Polsce, która jest skazana na oglądanie tylko i wyłącznie telewizji publicznej. Tak? Czyli jest manipulowana, traktowana instrumentalnie, oczywiście po to, żeby poszli do urni i zagłosowali na PiS. Tak? Ochrona jest konieczna w tym przypadku bezpośrednio na podstawie artykułu 30 Konstytucji. Zobaczymy, czy sąd podzieli pańskie stanowisko. Ze swojej strony oczywiście mogę dodać, że mam taką nadzieję, ze względu na to, że w licznych procesach, które w sprawach demonstrantów, dopuszczalności w ogóle demonstracji, tak się już na szczęście dzieje. To odwołanie do konstytucji sądy stosują. Natomiast porozmawiajmy o drugiej stronie, bo oprócz tego, że pan wytoczył proces telewizji, telewizja wytoczyła proces i panu. I za cóż pan został przez tą telewizję polską pozwany? No za recenzję telewizji polskiej oczywiście. Miałem wywiad w Gazecie Wyborczej, gdzie na temat tego pozwu oczywiście. Cały wywiad dotyczył tylko i wyłącznie tego pozwu. No i powiedziałem tam, że telewizja według mnie w związku z tym pozwem narusza godność obywateli. No i telewizja oczywiście w jakimś tam późniejszym czasie wystosowała pozew przeciwko mnie, żądając zapłaty 100 tysięcy złotych na Caritas, no i przeprosin. Tu oczywiście moim zdaniem to jest sprawa nie do wygrania przez Telewizję Polską. Zresztą mecenas potwierdza. Tym bardziej, że ostatnią instancją nie jest Warszawa, tylko Strasburg akurat w tym przypadku, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby telewizja mogła w ogóle to wygrać. Natomiast chodzi tu przede wszystkim o efekt mrożący, tak? Czyli żeby postraszyć ewentualnie inne osoby, które by chciały
wystąpić przeciwko telewizji. Tak, to jest moim zdaniem czysto polityczna represja, która no jeszcze tym rażeniem odłamkowym ma spacyfikować, powiedzmy, krytykę władzy. Tak? No i to tyle. Tak? Panie mecenasie, ja chciałem jako laik kompletny zapytać w takim razie, czy w polskim stanie prawnym rzeczywiście tak jest, mogą zapadać tego typu orzeczenia sądów, że ktoś z ekranu może bezprawnie mówić kompletną nieprawdę, może obrażać kogokolwiek, jak całkiem duże grupy społeczne i to uchodzi na sucho? Polski ustawodawca określił pewne ramy dla nadawcy publicznego i z nich, czy z przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, wynika nawet wprost, jaki powinien być ten przekaz. On powinien być obiektywny, pluralistyczny, powinien uwzględniać również pewnego rodzaju inne spojrzenie na wydarzenia. I tego w przekonaniu pana Powoda nie ma w materiałach, które dotyczą jego osoby. I tak jak powiedziałem, to jest źródło tej bezprawności, na którą powołuje się pan Sadowski. Co do wyroku w sprawie wszczętej przez telewizję przeciwko panu Sadowskiemu, ja oczywiście nie potwierdziłem, że jakiś wyrok zapadnie korzystny w tej sprawie. Tutaj pan Powód posługuje się pewnym uproszczeniem, zapewne dlatego, że no wydaje się, że jakby jego prawo do uzasadnionej krytyki, formułowania pewnych twierdzeń opartych zresztą na faktach, ponieważ ten materiał, który pan Sadowski w tej sprawie prezentuje, jest jakby dość oczywisty i to z niego płyną te wnioski, no uprawnia do takiego przekonania, że no, ta wypowiedź to jest nic innego jak właśnie emanacja jego praw jako obywatela, również znajdującego potwierdzenie w Konstytucji, do uzasadnionej krytyki. I to nie pan Powód w tym wypadku pozwany z tego prawa wyłącznie korzysta, tylko przecież wiemy, że tych wypowiedzi krytycznych wobec telewizji, dużo dalej idących niż te, które przecież pan w tym wypadku pozwany opiera na przepisach Konstytucji czy na wykładni, która w jego przekonaniu powinna mieć zastosowanie, jest dużo więcej i te wypowiedzi są dużo dalej idące. Także jakby no w tym kontekście rzeczywiście być może jest tak, że publiczny nadawca postanowił w jakiś sposób zareagować na ten pozew pana Sadowskiego i w ten sposób tą sprawę rozwiązał. Zobaczymy, jaki będzie wyrok. Mamy do przesłuchania w tej sprawie kilku świadków. To postępowanie dowodowe sądzę, że nie będzie się jakoś przedłużało i oczywiście niezawisły sąd w tej sprawie wyda rozstrzygnięcie. Ja tylko przypomnę i panom, i widzom, że niedawno Parlamentarne Zgromadzenie Rady Europy użyło takiego sformułowania, że media publiczne w Polsce są bezczelną tubą propagandową rządzącej partii. Nie wiem, czy treść tego stanowiska wpłynie również do sądu razem ze sprawą pana Waldemara Sadowskiego, ale myślę, że warto o tym pamiętać. Panie Waldemarze, mówi pan, że będzie pan walczył do końca, czyli do samego Strasburga, tak? Tak, to mam nadzieję, że to oczywiście nie rozstrzygnie się jednak w Warszawie, tak? Czego pan właściwie żąda? Mam taki problem czy wątpliwości, tak? Dlatego, że w pierwszej instancji orzekał sędzia Świderski, który orzekał również jakimś dziwnym trafem w obydwu sprawach Owsiak versus Pawłowicz, czy Pawłowicz versus Owsiak. Który Owsiak przegrał. Potem tą sprawę taką, no powiedzmy, polityczną. I z tego, co czytam w mediach, znowu jakaś rozprawa Owsiaka, znowu być może David Copperfield tam jest zatrudniony, wylosował sędziego Świderskiego. No, sędzia Świderski jest, tak, jeśli chodzi o jego status zawodowy i prawny, jest delegowanym sędzią z sądu rejonowego do sądu okręgowego przez ministra Ziobrę.
No więc ja mam taki dyskomfort, tak, jeśli chodzi w ogóle o tą pierwszą instancję tego typu. Natomiast pytanie było jeszcze, czy tak. walczymy dalej, tak? Czy... I właściwie czego pan żąda? Bo wiadomo, no ja żądam... że Telewizja Polska żąda od pana 100 tysięcy, a czego pan żąda od polskiej telewizji? Aha, no ja żądam od Telewizji Polskiej takiego wyświetlania komunikatu przed każdymi wiadomościami, mniej więcej ostrzegającego widzów, że mogą być przedmiotem manipulacji. Oglądając wiadomości czy Telewizję Polską, uważaj, bo możesz być przedmiotem manipulacji, mogą cię okłamywać i tak dalej. Żądam takiego, tak mniej więcej jak jest na paczkach papierosów, prawda? To mi się też jakby kojarzy. Oglądanie dlatego, Telewizji Polskiej może szkodzić. Tak, możesz oglądać na własną odpowiedzialność, tak? Ale uważaj, bo to i czy tamto. I tego żądam, no plus publikacje w iluś tam mediach dodatkowo, nic więcej, tak? Żadnych pieniędzy od nich nie potrzebuję, bo to są w końcu pieniądze podatników, tak? I tym różni się podejście Telewizji Polskiej do widza i widzów od podejścia widza do Telewizji Polskiej. Tutaj jeszcze mam jeden cel, tak? To znaczy mnie to też, powiedzmy, interesuje ze względów intelektualnych, tak? Chciałem wiedzieć, bo właściwie ta norma godności pojawiła się w polskim prawie. Nikt nigdy o tym nie dyskutował. Właściwie no, to było takie jakby oczywiste, tak? I moim zdaniem, szczególnie na początku, tak, gdzieś tam 2015-16 rok, jak o tym gdzieś z kimś, z prawnikami rozmawiałem, to nikt tego nie kojarzy, tak? Nikt nie kojarzy. Godność każdy tam jakoś z honorem, z czymś takim drobnym, tak? Natomiast to jest najwyższa norma, na której się zostało zawieszone całe polskie prawo i ona wypływa bezpośrednio z Oświęcimia, z Pawiaka, z Kołymy, tak? Jak się czyta tą normę, to trzeba słyszeć krzyk ludzi torturowanych, tak? W Polsce nikt tego nie kojarzył w żaden sposób, tak? I teraz i dotąd właściwie tak się to traktuje, nie? Natomiast jeszcze tylko taki przykład dam, tak? Jak jest ta norma w prawie państw zachodnich ujmowana. Był taki, czyli jako przyrodzona, nienaruszalna i tak dalej, tak? I był taki przypadek zawodów w Niemczech, to się odbywało, we Francji też były. Rzut, to się nazywało taką charakterystyczną nazwę, miało rzut karłem na odległość. No to tam jakichś kilku osiłków się zbierało i tam gdzieś na kręgielni czy w takich miejscach i rzucało takim człowiekiem niskiego wzrostu na odległość. I sąd zakazał tych zawodów. Ten człowiek niskiego wzrostu, w kasku oczywiście zabezpieczony, w uprzęży, no chciał pracę, zarabiał na tym pieniądze, tak? Sąd mu zakazał, tak? I tej firmie, która to organizowała, i jemu zatrudniania, mimo że chciał, tak? I w orzeczeniu oczywiście było tak, że człowiek nie dysponuje swoją godnością. Nie może się jej pozbyć. Nie może się jej po prostu pozbyć, tak? We Francji podobna sytuacja była. To się przeszło przez wszystkie możliwe instancje aż do ONZ-u, gdzie tego człowieka niskiego wzrostu od sądu, ten człowiek niskiego wzrostu dostał zakaz od sądu zatrudniania się w tej mimo że chciał podpisać umowę, tak, zgodnie z prawem. No także nawet telewidzowie w Polsce, zwolennicy PiS-u, którzy oglądają tą telewizję i chcą, nawet wiedzą czy nie wiedzą, że są manipulowani, to ich godność jest tak czy tak naruszana, tak? Nawet jak oni bardzo chcą tych kłamców oglądać, tak? W związku z czym no, żądam od sądu, żeby się wypowiedział, czy takie bezprawie masowe może być w tym porządku prawno-konstytucyjnym tolerowane przez sąd, czy nie. Proszę bardzo, no niech mi odpowiedzą, tak? Rozumiem, że nawet ci, którzy nie czytają Konstytucji, nie zwracają na nią uwagi, i tak są objęci przez ochroną. Tak. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję.